Cześć! W tej mini lekcji nauczysz się, jak zamawiać w barze. Podzielę się z Tobą 5 bardzo przydatnymi zwrotami, dzięki którym bez problemu zamówisz swój ulubiony trunek. Jeśli jeszcze nie widziałaś 2 poprzednich mini lekcji, to w opisie pod tym filmikiem znajdziesz do nich link. Przypominam również, że czeka na Ciebie bezpłatna ściągawka z 15 bardzo przydatnymi zwrotami na lotnisku, w hotelu oraz w barze. Link do niej również znajdziesz w opisie pod tym filmikiem. Pierwszy zwrot on the rocks. On the rocks oznacza z lodem. Na przykład a gin or a whiskey on the rocks, please. Poproszę gin albo poproszę whisky z lodem. Kolejny zwrot to straight up. Straight up, czyli schłodzony, ale bez lodu. Na przykład I'd like a martini straight up. Poproszę martini schłodzone, bez lodu. Kolejne słówko to neat. Neat, czyli takie nieschłodzone, bez lodu, czyste. Na przykład I'll have a whiskey neat, please. Czyli poproszę czystą whisky. I jeszcze jeden zwrot on tap. On tap, czyli z beczki. Przykładowe zdanie: What kind of beer do you have on tap? Czyli jakie macie piwa z beczki? Mam nadzieję, że ta lekcja była dla Ciebie wartościowa. Przypominam o tym, żeby pobrać bezpłatną ściągawkę z przydatnymi zwrotami. A jeśli chcesz kompleksowo przygotować się do wakacji za granicą, niedługo czeka Cię jakiś wyjazd za granicę naszego kraju, to już niebawem startujemy z kursem Misja Angielski w podróży 360 stopni. Jak poradzić sobie za granicą w kryzysowych sytuacjach. Wszystkie informacje na temat tego kursu znajdziesz w opisie pod tym filmikiem. Trzymaj się i powodzenia za granicą!